Dzień dobry, kochani, witam was znowu z hamaka. Ostatnio lubię siedzieć na hamaku, bo hamaki są spoko. Moi drodzy, zapraszam was dzisiaj na film, ale zanim zaczniecie oglądać to, co wam dzisiaj pokażę, to chciałam wam bardzo podziękować za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wiadomości. Były bardzo miłe i bardzo się cieszę, że film wam się podobał. Pamiętajcie, że ja się dopiero uczę nagrywać filmy tego typu i to był tak naprawdę pierwszy... Oczywiście kiedyś już próbowałam siłów w takich bardziej artystycznych filmach. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to widzieliście pewnie te filmy. Już właściwie w pierwszym sezonie był taki film o suszeniu pietruszki. Taki spokojny, bez gadania. To były moje pierwsze próby w nagrywaniu filmów tego typu. Było to bardzo dawno temu. Natomiast poprzedni film był takim filmem takim bardzo spokojnym i właśnie tak chciałam to zacząć. Natomiast nie zdziwcie się, bo kolejne filmy takie nie będą, bo jest dużo rzeczy, które chciałabym wam pokazać. I w tym filmie już będzie się trochę więcej działo i będziecie widzieli coraz więcej rzeczy z naszego żyćka. Natomiast bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie miłe słowa, bo było mi bardzo miło czytając i cieszę się, że wam się podobało. Oczywiście, jak zwykle przepraszam, że jeszcze na wszystko nie odpowiedziałam. Zrobię to. Naprawdę to zrobię. Tylko zajmie mi to więcej czasu niż zwykle, bo... No bo jak to mówię do mojego męża, byle do Grunwaldu, jeszcze słuchajcie, miesiąc i wrócę do żywych. I w końcu będę miała czas na to, żeby chociażby odpisywać na wasze komentarze. Natomiast... Jak wiecie, przynajmniej te osoby, które do mnie piszą, na wiadomości staram się odpisywać regularnie, bo jest mi trochę łatwiej, dlatego że wiadomości przede wszystkim jest mniej. Poza tym często te wiadomości są na jakiś konkretny temacik, więc ja w momencie, kiedy dostaję jakieś tam powiadomienia, chociaż ja mam je wyłączone, ale jak wchodzę na przykład na Instagram albo na Facebooka od czasu do czasu, to po prostu jak widzę, że jest tam jakaś tam ilość wiadomości, to szybciutko wchodzę, odpowiadam, natomiast jest ich dużo, dużo mniej niż komentarzy, więc jest mi po prostu łatwiej. W każdym razie odpowiem na wszystko, obiecuję. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie miłe słowa. Dzisiaj słuchajcie, poza tym, że zobaczycie kilka różnych scenek z naszego żyćka, to na początek chciałam wam pokazać, na początku chciałam wam pokazać, słuchajcie, coś, co możecie w tej chwili zrobić i jest to bardzo szybki przepis na super ekstra wypasione danie, które zrobiłam ze skórek z groszku siewnego, ale może to być też groszek cukrowy. Okazało się, że mamy i taki groszek, jednak ostatnio mówiłam, że nie mamy cukrowego, przedostatnio mówiłam, że nie mamy, nie, jak to ja mówiłam? Że nie mamy siewnego, że mamy, nie mamy cukrowego, coś tam namieszałam, w każdym razie okazuje się, że mamy jednak oba. I z jednego i z drugiego możecie zrobić super szybki obiad, który jest przepyszny. Przynajmniej mi i mojemu mężowi smakuje, mojemu synowi. Zresztą zobaczycie, bo jest reakcja na obiadek, który zrobiłam. Zrobiłam to zupełnie przez przypadek, po prostu zostało mi mnóstwo skórek po moim dziecku, które zjada tylko kuleczki, a matka dojada skóreczki. Więc stwierdziłam, że no kurczę, muszę coś z tym zrobić. I słuchajcie, przez przypadek zupełnie wymyśliłam naprawdę przepyszne danie. Zaraz wam je pokażę, zaraz zobaczycie. I być może wam zasmakuje. Nam zasmakowało się do takiego stopnia, że wszystkie groszki i skórki i groszki cukrowe, inaczej, skórki z groszków siewnych i groszki cukrowe mrożę, żebyśmy mieli na zimę, żebym mogła zimą robić właśnie to danie. Także jeżeli lubicie makarony, to myślę, że wam zasmakuje. No. I tyle. Dzisiaj będzie się trochę działo, więc zobaczycie kilka ciekawych sytuacji. Ale nie tylko, bo niektóre będą takie po prostu spokojne. I życzę wam miłego oglądania. I jeszcze raz bardzo dziękuję wam za to, że zostaliście ze mną i że chcecie dalej oglądać moje filmy. Także kochani, miłego oglądania i bawcie się dobrze.
Mąż z synem mi przynieśli. Niosę mojemu mężowi. U nas w naszym domu istnieje prawo hamaka. Polega ono na tym, że osoby leżące na hamaku nie muszą robić nic innego, tylko leżą na hamaku i są obsługiwane. Proszę. Zaraz przyniosę soczek mojemu synkowi pięknemu, kuchnemu. Ten, którego zacząłem. Dobrze. Wygląda... Ale najpierw recenzja. Mężu, próbuj. Ja już swoje zjadłam. Wygląda super. Chciałem powiedzieć najpierw, zielony groszek pięknie komponuje się z zielonym makaronem i resztą kolorów, które to tu są. To są suszone pomidory. No, suszone pomidory, ale to jeszcze mama, są... A to co? To jest jeszcze z groszku, nie? To jest parmezan z nerkowców. Serek. No nie, to jest nerkowce. Nerkowce, orzeszki. A jak z nerkowcami to nie chcę. I jak suszone pomidory to też nie. Proszę szczerą recenzję tutaj. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Synu, ja czy ty też zrecenzujesz jedzenie, które zrobiłam? Bardzo dobre. Weź no spróbuj. Weź no spróbuj. Ale... Ja nie lubię suszonych pomidorów. To bez pomidora, to bez pomidora spróbuj. Z groszkiem takim fajnym, co ty lubisz, chcesz? Ze wszystkim oprócz pomidora. I groszki ci to nabije, jak mi się uda. No i jak? Coś tam wciągasz? Da się zjeść. Bezczelny. Jak na nasze dziecko żono, to jest jedna gwiazdka Michelin, że da się zjeść. To ma akurat na kartce. Trzeba je rozłożyć, dlatego że na białej kartce wtedy widzisz, czy robaczki wychodzą. I potem będziemy je suszyć, wiesz? A ciekawe ty... O, widzisz, już jeden idzie tutaj. I one sobie zaczną wychodzić zaraz, ja? Wiesz? Ale zaraz, to jest prezent specjalny. No właśnie nie widzę tu nic. A same habry. To tu powinna być jakaś pastokrotka. A to gdzieś może jest, ale jej nie widać. Poczekaj, szukaj. Może się. Gdzieś. Oj, jest. A to jest. To nie jest stokrotka, kochani. Wiesz co to jest? Nie. To jest, synuś. Coś, co mamusia suszyła, suszy w domu. O, widzisz? No, mrówki wyłażą. Mrówki. To jest, kochanie, wiesz, jak to się nazywa? Inny robaczek. To się nazywa rumianek w dupku. Tata, to nie jest stokrotka, to jest rumianek! No, mówiłem ci później, że to rumianek. Mama, a jak się rozsiewa rumianek? Później się nasionka tworzy. O, jest, biegnie. Proszę, oto mróweczka. No. Ale... Ale pędzi, ale... Zasuwa. Ale pędzi, zasuwa. Witamy. My na seansie z okazji Dnia Dziecka. Bo w domu robimy... My oglądanie wszyscy razem z popcornem i tak jak w kinie. Co będziemy oglądać? Madagaskar. Tak jest. K i my o. K i my o. Co to kader? Kadr. To jest tam, gdzie nagrywa aparat. Dobra? Ale jak super. No. Tak się zakręciło i wylądowało. Dobra. Równam. Dobra. Teraz tak. Równam. Troszkę. No.
soczek. Uważaj na soczek, uważaj na soczek. Ale wypas, co to jest? Jakie śmieszne. Jest mega ciepło, a ja siedzę w szlafroku, bo mi zimno, słuchajcie. Idę wam coś pokazać. Ja pracuję. Jest już późno, ale to nie szkodzi. Idę wam pokazać, co robi mój małżonek. Mój małżonek jest tu. Na zewnątrz. Dziecko śpi. Słucham? Wyglądam zjawiskowo. Wyglądasz jak prawdziwy robol. Ale tak pięknie świerszcze gra. Tak jak nasz taras. Mój mąż, słuchajcie, robi. Zgadnijcie co. No powiedzieć? Tak. Łóżko. Robi nam łóżko na Grunwald, ponieważ my w tym roku, nie tylko w tym, co rok jeździmy na Grunwald. I proszę powiedzieć coś więcej o tym łóżku. Co mam powiedzieć? No, mam już dość. Tutaj są jakieś jeszcze pozostałości. Generalnie bałagan straszny. Ja nie wiem, jak to wszystko posprząta później. Ja. Chcę powiedzieć, że to jest drugie łóżko, bo jedno już kiedyś zrobiłem. Teraz mam je dla Kuby. Przerobiłem je teraz dla dziecka, że jest mniejsze, a teraz robię pod materac większe, bo teraz nam się zmieści większe. Siennik. Siennik. Kuba będzie miał siennik, my mamy materac w tym roku. No, ale mama siennik też można użyć. I będziemy mieli dwa łóżka, więc robię to drugie. I zapomniałem, jakie to jest męczące. Szczególnie jak się robi to wieczorami po godzinie. Albo. Ale jak ci świerszcze pięknie grają. Ale pięknie. Słuchasz czegoś na słuchawkach. Słucham, bo mi cały czas czymś wiercę, więc to bez sensu. No tak. No i co? No, kupiłem sobie jakieś narzędzia. Jedną deskę zwaliłem, ale zrobię z niej półkę. Musiałem wymienić deski, bo jedne mi się skrzywiły. Proszę bardzo. Więc musiałem krzywe w końcu deski. Znaleźć. Nie, te są okej, okay, te są krzywe. Te są krzywe. Te, ale z nich zrobię półkę albo coś innego. No, jeszcze będzie robił półkę. No, jak widać, zaraz powstanie rama. Rama łóżka. Także jeszcze mi została tylko druga. Takie wielkie się wydaje. Która to jest? Która to jest co? Bo to jest bok? To jest krótszy bok, a to jest dłuższy bok. Aha, Jezu, jakie to wyro jest wielkie. No, 2 metry na 1,20 m, takie to mi kazałeś nie zrobić. Takie duże. Takie mi kazałaś, takie było zlecenie. My się tam zmieścimy i tak Kuba będzie spał z nami. Nie. Życie. Nie po to spędzam cały maj, żeby... No, no i tak, i może będzie rama. Jeszcze dzisiaj zobaczymy. Jest bardzo ciepło, a ja nie wiem, dlaczego mam potrzebę siedzenia w szlafroku. Ale ćmy latają tam, szalone. W tym roku przygotowujemy bardzo dużo rzeczy na nasz wyjazd. Będziemy tam 10 dni. Kiedy będziemy wyjeżdżać? W piątek czy w sobotę? Nie wiem, nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. Będziemy jeszcze na pewno tydzień, więcej niż tydzień. No 10 dni zawsze jesteśmy. 9. 8. Jak 8? Od soboty do niedzieli. No to ile to jest? 8. Sobota, niedziela i 7 dni, czyli 9. Jak to? Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jak to? Nie pasuje mi to. Chyba, przecież że... od soboty do soboty jest 7 dni, a jesteśmie nie, do niedzieli. Ale musisz od poniedziałku do niedzieli jest 7, ale musisz powiedzieć to tematyka nie jest całą sobotę i całą niedzielę to jest 9. Od soboty do soboty ale jest 8. Ale wracamy już w południe. Od soboty do soboty jest 8. Dlaczego się mówi, że tydzień? Innego dnia do tego samego, tydzień później. Nie, to już powiedziałeś, że od poniedziałku do poniedziałku jest 7. Jestem ułomem. Żeba, od poniedziałku do poniedziałku nie jest 7. W każdym razie mamy dużo rzeczy do zrobienia. I poczekaj, nie rąb. I postaram się wam pokazać jeszcze to, co ja będę robiła i przygotowywała w tym roku dla nas, ale nie tylko dla nas, też dla naszej chorągwi. Już część rzeczy przygotowałam, ale to wam pokażę już na Grunwaldzie, ponieważ chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda Grunwald od środka. Kill me, please. Bo tego nikt nie wie poza ludźmi, którzy są w rekonstrukcji. Zdradzimy kilka sekretów. Co? Ktoś tam wie. No ci, co są w rekonstrukcji. Będą sekrety. Będą sekrety. Żegnaj. Przy okazji pokażę wam po raz pierwszy nasz ogród nocą, jeżeli coś będzie widać w ogóle. To
tu jest rabata z kwiatami. Nic nie widać chyba. Tu są warzywa. Tam są szklarnie. A tu jest bałagan. I mój mąż. Mąż, co rąbię młotem wciąż. A gdybym był młotkowym, to co byś powiedział? Chciałabym, Czy coś byś przeciw miał jeszcze jest? Czy coś byś przeciw miał? Teraz ty. Chciałabym, chciała. Patrzcie, jakie ćmy przy naszej fancy żarówce. Ale szaleją, ale szaleją. Słuchajcie, nasz malec szykuje się na Ranmageddon. I Krzysiu zrobił mu przeszkody. Będą jechali niedługo razem. Mam nadzieję, że uda im się nagrać coś, żeby wam pokazać. Ale proszę bardzo, jak kombinują. No to spróbuj jeszcze raz. No. Pamiętaj, że jak się wywróci... A ty, Krzysiu, sprawdziłeś, jakie to będą przeszkody? Nigdy nie wiesz. Aha. Ja sprawdzałem, jakie były w zeszłym roku. I to takie były mniej więcej, tak? Wiesz co, głównie pokazują starszych, więc dla nich prostszych będzie, mam nadzieję, że będzie prostsze. Zaraz zobaczymy jeszcze w internecie. Dawaj, Kuba. No. Możesz przechodzić, możesz obchodzić, jak wolisz, no, żeby dostać się przez oponę. Super. Tak jest. I pyk. Wspinasz się na górę. I chyba? Ale skupiamy się na tym. Musisz się skupić, no. Super. Teraz sobie przejść tu niżej. Ekstra. Super. Uwaga na zęby. Równowaga. Dobra, super, zeskakujemy. Robimy pod tym. Przeskakujemy pod tym. Teraz obydwie opony po dwa razy trzeba przerzucić na drugą stronę. Dawaj, dawaj! No. Jać, ale siłacz. I dwa. I teraz druga opona. No i super. Ile jest dla dzieci w sumie? 10. 10 przeszkód, tak? No. A dla dorosłych? 30. Co? Ten oto grubasek też będzie walczył. Babcia, co mówisz do wnuka i syna trzeciego? Powodzenia, żeby jak najwięcej im się wiodło w sobotę. No, elegancko. Kuba, jesteś gotowy na Ranmageddon? Tak! Cieszysz się, że pojedziesz z tatą? Tak. Będziesz wariował? Będziesz chodził w błocie? Tak. Teraz się przewróci matka. Ja jestem gotowy. To pan jest gotowy? Nie. Dlaczego nie? Bo od kilku miesięcy nie ruszałem się za bardzo. Od kilku miesięcy hodujesz bambaryła. Nie, no już się zatrzymałem, ale standardowo dwa miesiące kontuzji, później mi się nie chciało wrócić. Więc mam nadzieję, że Ranmageddon będzie motywatorem. Pokaż bambaryła. Także oto bambarył i mniejszy bambarył. Bambaryłek. Bambaryłek szykują się na... Jakie bambaryły? Na wysiłek. Na wysiłek. Jakie bambaryły? Pracuję właśnie nad moim tajnym projektem, o którym już wam mówiłam i pewnie już macie dosyć słuchania o tym. Ale słuchajcie, jestem coraz bliżej końca i jak dobrze wszystko pójdzie, to w ciągu 2-3 tygodni już się dowiecie, o co chodzi. Chciałabym to zrobić tak, że zobaczcie na ten temat dwa filmy. W jednym filmie wam wszystko opowiem, a w drugim zobaczcie efekt mojej pracy. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, tak teraz grzebię sobie tutaj i pomyślałam sobie, że wam to powiem. W momencie, kiedy coś tworzę, cokolwiek, nieważne, czy to jest związane z moją pracą, czy to jest związane z jakąś tam moją pasją, mój umysł często działa tak, że nie mogę spać,
nie mogę się skupić na wielu rzeczach, tylko po prostu skupiam się na tym, co akurat mam w głowie. I ten projekt, który teraz mnie tak mocno zaangażował, to jest pierwsza rzecz, która aż tak mocno na mnie wpłynęła. Dlaczego, to myślę, że dowiecie się z filmu, który będzie konkretnie o tym. W każdym razie u mnie wygląda tak, że ja nie śpię po nocach i to tak naprawdę, że wiecie, nie śpię do 3-4 nad ranem, tylko po prostu leżę i mój mózg cały czas mieli i po prostu wałkuje i myśli, co zrobić, co zmienić, co poprawić i tak dalej. I na dłuższą metę jest to bardzo męczące i mój organizm naprawdę mocno dostał w tyłek przez ostatni czas. Ale ja tak już mam, że jak już sobie coś założę, że chcę coś zrobić, to muszę to zrobić, bo inaczej po prostu nie zasnę. No i dokładnie tak jest. Dlatego nie śpię za bardzo. Sytuacja wygląda tak, że jestem coraz bliżej końca. Jest to projekt bardzo mocno angażujący i naprawdę muszę dużo poświęcić, żeby go zrealizować. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie tak jak ja, że Wasz umysł działa w taki właśnie sposób, że się bardzo mocno angażuje w coś, że nie umiecie sobie dać z tym rady i tak dalej, bo ja tak miałam niestety przez... Znaczy dalej tak mam, że nie umiem tego ogarnąć i po prostu bardzo mi to rozwala po prostu wszystko w mojej głowie. I był taki moment, kiedy chciałam z tym walczyć, ale porozmawiałam z moim bratem, który też robi przecudne rzeczy, opowiem Wam o nim, myślę, że niedługo. I rozmawiałam z nim i powiedział mi, że żeby nie próbować z tym walczyć, tylko żeby to wykorzystać i żeby nie próbować naprawiać tego, co się dzieje z nami, tylko po prostu cieszyć się, że tak to wygląda, bo to dzięki temu tworzymy to, co tworzymy. I rzeczywiście trochę tak jest, bo ja jestem taką typową sową, czyli jakbym mogła, to pracowałabym tylko i wyłącznie w nocy, w ogóle żyłabym w nocy, a w ciągu dnia po prostu bym spała i odpoczywała. No ale życie tak niestety nie wygląda i dla takich ludzi jak ja to jest męka. Jeżeli jesteście osobami, które wolą żyć w nocy, to rozumiecie, o czym mówię. Natomiast wiecie, dla mnie wstawanie rano, to jest po prostu porażka. Ja nienawidzę tego. Nienawidzę, to jest dla mnie po prostu koszmar, horror. I mój mąż ma dokładnie to samo, a mamy dziecko, które budzi się wcześnie rano i które nie lubi spać generalnie, więc trafiło nam się dziecko zupełnie inne pod względem spania niż my. Chociaż też, nie, inaczej, Kuba po prostu nie lubi spać. Bo on w nocy też nie chce spać. W sensie on bardzo późno zasypia i bardzo wcześnie wstaje i generalnie mało śpi. W każdym razie chciałam Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, bo oczywiście się rozgadałam. Jeżeli macie sytuację taką, że Wasz umysł prowadzi Was w jakąś stronę i sugeruje Wam, hej, zrób to, idź w tą stronę, nie rezygnuj z tego i nie śpicie po nocach, kurde, kto to? Słuchajcie, to jest niewiarygodne, nagrywam ten film chyba 4 raz, ciągle mi coś przerywa. Najpierw dzwonił mój mąż, potem rozładowała mi się bateria, teraz przyszła jakaś kobieta, a zaraz muszę, słuchajcie, jechać po dziecko. Więc kończąc, jeżeli czujecie, że do czegoś wasze ciało, wasz umysł, wasze serce prowadzi, nie możecie spać po nocach, nie umiecie sobie jakoś dać rady z tym, żeby odpuścić, a jednak to robicie z jakiegoś powodu, to słuchajcie, nie rezygnujcie, tylko róbcie to, co macie gdzieś tam w głowie, w sercu Wam siedzi i się nie poddawajcie, bo ja miałam kilka takich sytuacji w życiu, że z jakiegoś powodu się poddałam i później tego żałowałam, a teraz jak nadszedł ten moment, kiedy znowu poczułam, że kurde, jeżeli tego nie zrobię, to po prostu się wykończę, bo nie zasnę, nie będę spała i koniec, i po prostu powiedziałam sobie, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zrealizować mój plan i trwa to już dosyć długo, ale działam, nadal nie sypiam, dlatego ja mogę wyglądać na zmęczoną, ale wszystko jest ok, jestem bardzo szczęśliwa, tylko po prostu jestem wiecznie niewyspana i no i słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja podjęłam taką decyzję, że będę walczyła o to, co gdzieś tam gra mi w serduchu. I mam nadzieję, że Wy będziecie robić to samo. Także trzymam za Was kciuki, a Wy trzymajcie za mnie. I mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co zrobię. Dobra, która jest godzina? Lecę po dziecko do przedszkola. Wracamy właśnie z przedszkola. Jezus Maria, no i się zabiję. Wracamy właśnie z przedszkola i zaczęły kwitnąć kwiatuszki, które nie mam pojęcia, jak się nazywają,
ale chciałabym je sobie ususzyć, dlatego że jak wysyłam paczki, to dodaję zawsze taką ozdobną kopertę z informacjami. No mnie nagrywa, no. Nie wiem, jak one się nazywają, te kwiatuszki, ale zawsze właśnie chciałam je sobie pozrywać. A tu moje dziecko, uwaga. Chodź, idziemy tam zerwać. To są takie kwiatuszki, które ja sobie ususzę i później dodaję do paczek. Nie wiem, jak one się nazywają. Znajdę w internetach. Takie piękne. Zrywaj, młodzieńcze. Tylko, kochanie, musisz zrywać takie duże kawały, dobra? Takie coś mi zrywaj. Takie wielkie. Dziękuję. Ale wielki. Chyba z korzeniem wyrwałeś. No, też korzeń. Kuba, gdzie jesteśmy? Na Rano Magedonie. Superancko. I co, fajnie? Tak. My też jesteśmy. Hello. Będziecie na YouTubie. Tata, widzę cię na kamerze. I zrobiłam na chwilkę zbliżenie ciebie. Chcesz być na YouTubie? No dobrze. Mamy głośny okrzyk ła. Działamy 3-2-1. Dobrze, 3-2-1. 3-2-1. Tata! Jest akurat obok nas. Jest od razu obok nas. Nie będzie łatwo, ale nie miałoby być łatwo, także moi drodzy, za chwilę ruszacie, ale zanim... No, już schodzi, już dotknął dzwoneczka. Tata, widzę, że ci się udało. A wy, zróbcie jakiś hałas! Tak jest, brawo dla was. Idziemy na twój. Jak tam przyjeżdżać? Kuba, przygotowujemy się? Przygotowujemy. Ale za nas kończy. Dobrze. Zaraz ruszamy. I tu mamy 6. Super. I 70. O nie, 783, ale duża cyfra. Kapuszkę? 783. Sprawdzamy to u naszych najmłodszych, a już później zapraszam. Tak jest! Śmiało tutaj! Tylko odsuńcie się jeszcze od startu, musimy przecież przeprowadzić rozgrzeweczkę, okej? Okay? 5, 4, 3, 2, 1, startujemy! Biegnij, biegnij! Biegnij! Szybciej, ale szybciej! Nie musisz biec, Kubusiu, możesz też iść, spokojnie. I pod oponami, jesteśmy tu z tobą, dawaj. Tak jak w domku ćwiczyliśmy.
A, na plecach, super. Super, pięknie. No, bać tworzy. Super, synek. Ekstra. Pięknie. Tam jak, tak jak pokazuję. I lecisz, Kubusiu. O, o, trzeba przejść przez opony. Brawo, do przodu. No, do przodu, na rączki. Super. Trzymaj, wczoraj zjeżdżał. Pięknie. Super. Jesteś gość. Jeszcze troszkę i możesz iść. Super. Super. Dobrze wygrał Magedon? Tak, nawet zjechałem do wody. Dobra, na 3-4 pokaż medal, pokaż medal. Pokaż medal, na 3-4 krzyczymy Run Magedon, dobra? 3-4 Run Magedon!